Dzień dobry, nazywam się Paweł Karkocha, prowadzę szkółkę roślin ozdobnych. Kolejnym przykładem zastosowania AgroSorb Radiculum chciałbym pokazać na sadzonkach jabłonek. Tutaj zdobyliśmy starą odmianę jabłoni, które nawet nie znamy dokładnie nazwy. Tu jest przykład, tu były trzy rzędy. Pozostał środkowy rząd. Widzimy przyrosty rzędu 30 cm, ogólnie bardzo niewielkie przyrosty. Za chwilę pokażemy Państwu sadzonki, które były przesadzone z tych dwóch rzędów bocznych, jaka jest tam różnica wzrostu i kondycji tamtych roślin. Znajdujemy się w miejscu, gdzie sadzonki zostały przesadzone tych samych jabłoni. Widzimy tutaj przyrost rzędu 60 cm. Wciąż mamy młode pędy, ta roślina wciąż żyje, wegetuje. Mimo to, że były dużo później wystartowały, odchorowały pierwszy moment. Dzięki zastosowaniu AgroSorb Radiculum do moczenia korzeni w połączeniu z mikroorganizmami dało to bardzo korzystny efekt. Roślina zdecydowanie więcej urosła od tych, które były nieprzesadzane. Tutaj widzicie Państwo okazję, z której skorzystałem. Sadownik sprzedał mi sadzonki po złotówce. No nie mogłem się oprzeć, były już dosyć znacznymi przyrostami. Przyrosty zostały wyłamane, wsadzone bardzo późno. Mimo to widzimy przyrost prawie 50-centymetrowy. Myślę, że wszystko dzięki temu, że zostały zamoczone w AgroSorb Radiculum w połączeniu z mikroorganizmami.